Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem wrócić do tematu, który będzie nam towarzyszył przez cały 2022 rok, 2023 rok, a pewnie jeszcze 2024. O inflacji. Inflacja to jest wtedy, kiedy pieniądze, które zarabiamy, które mamy w portfelu, które mamy na kontach, tracą na wartości. Nie tracą one w magiczny sposób na wartości. Tracą one na wartości tylko w jednym wypadku. Wtedy, kiedy nasz rząd w porozumieniu z naszym bankiem centralnym drukuje tych pieniędzy, to jest umowne, bo dzisiaj więcej pieniędzy pojawia się w formie zapisów centralnych, ale zostało stare słowo druk w czasach, kiedy pieniądze na kontach trzymało niewiele osób, a większość była gotówkowa. Kiedy po prostu w obiegu jest więcej pieniądza niż było. To powoduje, drodzy Państwo, inflację, czyli utratę wartości pieniądza. To jest stara zasada. Jeżeli czegoś jest więcej, to jest warte mniej. Rząd, który powoduje tą sytuację jako pierwszy, zarabia o tym najwięcej, bo rząd pożyczył ten 1000 zł umowny. No, powiedzmy, to oczywiście idzie w miliardy, ale to już są kwoty abstrakcyjne, to chodzi o to, żebyście Państwo wiedzieli. Zanim te pieniądze straciły na wartości i uregulował swój dług, bo one tracą na wartości dopiero wtedy, kiedy rząd je wyda. Czyli to on jest jakby być jako ten jedyny, który nie traci, reszta wszystko, im niżej są w łańcuchu ludzi otrzymujących pieniądze, tym więcej tracą. Najwięcej tracą ludzie, którzy mają stałe pensje w sferze budżetowej, dlatego że ich pensje waloryzowane są o wskaźniki budżetowe. I tak, drodzy Państwo, mamy już teraz, dzisiaj wskaźnik waloryzacji, znaczy wskaźnik, przepraszam, inflacji na poziomie ponad 10%, to oznacza, że w porównaniu do zeszłego roku pieniądze straciły 10% na wartości. To oznacza, że jeżeli ktoś miał w lutym zeszłego roku 100 tysięcy na koncie i dzisiaj ma te same 100 tysięcy złotych na koncie albo w skarpecie, albo w szufladzie, to te pieniądze są warte 90 tysięcy. Tak, drodzy Państwo, po prostu na skutek polityki PiS one straciły 10%. Rok temu, drodzy Państwo, nie było żadnej wojny. To wszystko jest konsekwencja rozdawania przez PiS pieniędzy, których nie ma. Po prostu drukowania ich. Pamiętacie Państwo, jak PiS szydził, rozdając 500+ z polityków Platformy i z polityków opozycji, którzy mówili, że na tak hojne programy Polski po prostu nie stać. No to, drodzy Państwo, to teraz zobaczcie, co się dzieje. Średnia pensja, teraz powiem, urzędników, bo im to nikt nie podwyższy pensji więcej niż jest pieniędzy w budżecie. Średnia pensja, to zresztą średnia pensja, to zawsze ja mówię, że to jest takie bardzo dziwne, no bo jeżeli sprzątaczka zarabia 3 tysiące, drodzy Państwo, a dyrektor zarabia 17 tysięcy, to średnia pensja w tym zakładzie pracy składającym się z dwóch osób jest 10 tysięcy, więc to jest zawsze mylące. Ale no, średnia pensja w urzędach jest trochę poniżej 5 tysięcy brutto. Netto daje to kwotę około 3660 zł i 10% od takiej kwoty, no to jest, drodzy Państwo, 366 zł. Jeżeli to będzie, drodzy Państwo, 12, 13, 15%, to jest to odpowiednio więcej, no. Jeżeli to będzie 20%, drodzy Państwo, to jest to już prawie, jak łatwo policzyć, ponad 730 zł. I to są ogromne pieniądze, miesięcznie, drodzy Państwo, miesięcznie. I to są pieniądze, które po prostu mamy mniej w portfelu. Więc na chwilę obecną, dla takiego średniego urzędnika, a dodajmy, drodzy Państwo, że jest jeszcze 25% urzędników, którzy zarabiały tam bodajże poniżej nawet 4000 brutto. I tam jest kwota, która no, utrata 10% zarobków, bo to do tego się sprowadza, które tam nie są waloryzowane, bo te kwoty są waloryzowane w ujęciu rocznym i na przykład właśnie wskaźnik 4%. Oczywiście ktoś powie, że na pewno się to zwiększy. Może się zwiększy, może się nie zwiększy, a w ogóle jak się zwiększy, to się zwiększy później i, drodzy Państwo, wtedy już będzie inna inflacja, wtedy właśnie
będzie 20%. Rząd obstawia inflację, drodzy Państwo, na poziomie 12%, to znaczy rząd, akurat NBP, bo rząd obstawia w ogóle w budżecie, drodzy Państwo, 3,3%, co jest oczywiście żartem. Po prostu zwyczajnym kłamstwem w parametrach budżetowych. Natomiast niesprostowanym, nikt nie robi nowelizacji, po to, żeby fałszować inne parametry oczekiwane. Zresztą to już w ogóle, drodzy Państwo, to już mało kto dzisiaj pamięta, co to był Enron. To był taki 21 lat temu, był taki synonim kreatywnej księgowości, ale kreatywnej w formie negatywnej, to znaczy po prostu fałszowaniu ksiąg. Enron była potężna amerykańska spółka, która niemalże z dnia na dzień splajtowała, bo się okazało, że wszystkie jej wyniki były po prostu efektem tworzenia papierowych zysków przy realnych stratach. I wracając do tej właśnie kreatywnej księgowości, którą tworzy sobie rząd, to są realne straty, drodzy Państwo. On po prostu, PiS zaczął obniżać pensje. Pamiętacie, jak się podniecał, że Kaczyński dał 500+. No to teraz, drodzy Państwo, Kaczyński wam zrobi, jeżeli zarabiacie 5000 zł netto, to Kaczyński zrobił wam 500 minus, bo tyle teraz to jest 10%. Inflacji przy pensji 5000 zł netto, to jest właśnie 500 zł minus. I to jest kwestia, drodzy Państwo, tego, jak się kończy polityka rozdawania pieniędzy, których nie ma w budżecie. To jest właśnie konsekwencja inflacji. To nie jest, bo ludzie nie rozumieją, w jaki sposób to się dzieje, gdzie to jest podłączone, gdzie to jest tego. Drodzy Państwo, większość ludzi na przykład uważa, że nie płaci podatku VAT, podczas gdy to tylko ludzie płacą podatek VAT, bo każda firma, która funkcjonuje na rynku i się rozlicza, czyli jest płatnikiem VAT-u, może go sobie również odliczyć. No, są oczywiście firmy, które stosują inny system rozliczeń, ale dla każdej firmy, która jest płatnikiem VAT, VAT ma znaczenie neutralne, ponieważ każdy zapłacony VAT otrzymuje z powrotem. Oczywiście VAT pogarsza płynność, ale to można tak to zrobić, że otrzymuje się go z powrotem. VAT to jest podatek, który płacą konsumenci, czyli my wszyscy. I skoro ludzie tego nie rozumieją, to jest też, drodzy Państwo, ja zawsze powtarzałem, że aby skończyć w Polsce z socjalizmem, trzeba ludziom wypłacić pensję. No bo wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, że zamiast, weźmy tego na przykład urzędnika państwowego, który dostaje zamiast tych 3660 6 zł na rękę, dostaje 5000 zł gotówką i mówi mu się, a teraz chłopie, idź i oddaj jedną, tam prawie jedną trzecią tego na skarbówkę, na ZUS, na, drodzy Państwo, no ile osób by wpłaciło? I to jest właśnie sedno tej polityki inflacji. Inflacja jest takim podatkiem, o którym nie słychać. Rząd, drodzy Państwo, nie zwrócił się do narodu z ofertą, że drodzy Państwo, damy wam teraz trochę pieniędzy, ale za jakiś czas będzie tak, że te pieniądze, które macie w kontach, w pensjach i w portfelu, one zaczną być warte mniej, bo my musimy to wszystko potem odebrać. To jest właśnie, na tym właśnie działa inflacja, że te pieniądze, które się pożyczyło, zaczynają być warte mniej i teraz można zacząć je spłacać. Czyli krótko mówiąc, nie wiem, czy pamiętacie wam Państwo takie promocje w sklepach, że kupujesz dzisiaj, ale płacisz po iluś miesiącach. No to Jarosław Kaczyński właśnie skończył się okres promocji w rządach PiS i teraz jest okres, w którym trzeba zacząć je spłacać. Stąd desperackie poszukiwanie przez PiS jakichś pieniędzy. To był Polski Ład, który, jak wiadomo, wyszedł mniej więcej tak dobrze jak Władimirowi Putinowi wojna na Ukrainie. Co prawda trzeba przyznać, że Polski Ład bronił się przynajmniej na razie, bo wojska rosyjskie wycofują się już przed 40 dniem przynajmniej z centrum Ukrainy. Polski Ład skapitulował po nieco ponad 3,5 miesiącu. W związku z tym, drodzy Państwo, pytanie jest takie, czy Władimir Putin wytrzyma na Ukrainie dłużej niż Ład Kaczyńskiego, bo tak naprawdę o tym trzeba mówić. To nie był Polski Ład, drodzy Państwo, to był Ład Kaczyńskiego. Ład Kaczyńskiego dzisiaj nie jest już
Nie ma już swojego ojca, nie ma już nawet żadnych ojców, to znaczy nikt nie chce się do niego przyznać, no bo są po tym, zresztą to oczywiście byłoby, to po pierwsze było nieślubne dziecko, co w PiSie, no nie jest to jakoś tam specjalnie nową sprawą, ale jak widać, zdarza się i jest nie, po niechrześcijańsku jest porzucane, to inflacji, do inflacji się nikt nie przyznaje, ponieważ inflacji mało kto niestety w zakresie elektoratu PiS rozumie, więc PiS próbuje ustami Jacka Kurskiego, które mają kształt tej słynnej telewizji, wytłumaczyć ludziom, że podwyżki w sklepach to jest wina Donalda Tuska, że podwyżki w sklep tych cen to jest wina wojny, że podwyżki cen to jest wina wszystkich, tylko nie PiS-u. Nie, drodzy Państwo. To jest wina Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i wszystkich tych, których wybrali. Oczywiście też Banku Centralnego, który się zgodził na to, żeby rząd pożyczał od niego pieniądze ze złamaniem konstytucji, ponieważ konstytucja zakazywała wykupywania długu przez bank centralny, czyli pożyczenia pieniędzy rządowi, czyli właśnie druku pieniądza. No to w takim razie załatwiono to w ten sposób, że banki komercyjne kupiły te obligacje i odsprzedały bankowi centralnemu i w ten sposób wydrukowano. No. W dawnych czasach była taka reklama cukierków Mentos, gdzie ten, który wydawało się, że wymyślił coś sprytnego, sobie strzelał do góry właśnie takiego Mentosa i łapał ustami. No i tak mniej więcej panowie zrobili, a my za to teraz płacimy. I celem tego programu, ja będę wracał do tego, jest to, że musicie państwo zrozumieć, wszyscy ci, to PiS jest odpowiedzialny za podwyżkę cen w sklepach. To Jarosław Kaczyński, fundując wam socjal z waszych własnych pieniędzy, teraz musi je odebrać. No bo drodzy państwo, Margaret Thatcher, będę to powtarzał do znudzenia, najlepsza brytyjska premier czasów pokoju, mawiała, że socjalizm kończy się wtedy, kiedy kończą się cudze pieniądze. No więc Jarosław Kaczyński, skończyły mu się te pieniądze, które zarobiły poprzednie ekipy, skończyła mu się koniunktura, no i teraz po prostu sięga do naszych kieszeni. No, ponieważ no, pieniędzy jest coraz mniej, a wydatków jest coraz więcej, jego ludzie są coraz bardziej nażarci, ale coraz bardziej dostrzegają, że to nie będzie trwało wiecznie, robią się coraz bardziej zachłanni. Reszta jest, jak Państwo mówicie, widzicie. Drodzy Państwo, inflacja w tym roku przekroczy znacznie te 12%, o którym mówi. Nie jestem jeszcze dzisiaj pewien, czy dojdzie do tych wspomnianych przeze mnie 20%. Proszę o tradycyjnie o subskrypcję kanału, łapkę do góry. Wszystkich z Państwa zapraszam na portal wieści24.pl, którego jestem redaktorem naczelnym. Proszę również o udostępnianie tego materiału tak szeroko, jak to tylko możliwe. Proszę również Państwa o lekturę magazynu Historia bez cenzury, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Polecam w szczególności materiał Okładkowy Polski Kompleks Rosji. Omawiałem go wiele razy. Polecam również materiał, tutaj zawsze mamy na końcu, materiał o broni, ulubieniec komandosów i graczy, Heckler Koch, MP5 i wiele innych ciekawych materiałów. Polecam.